informacji, jednak najświeższe wieści z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie trwa strajk pielęgniarek i wieczorne negocjacje. Niełatwe. Siostry ostrzegły właśnie, że nie zakończą protestu, jeśli ich postulaty nie zostaną poważnie potraktowane. Jak zapewnia Magdalena Nasiłowska, przewodnicząca związku, siostry chcą jak najszybszego porozumienia. Nasze propozycje są podobne do tego, co było 8 dni temu, ale niestety wszystkie propozycje, które były potem robione przez dyrekcję, były zupełnie inne, nie brały pod uwagę tych naszych postulatów. Pielęgniarki nie zamierzają też zmieniać formy strajku. O taką zmianę, o złagodzenie protestu apelowała dziś premier Beata Szydło. Myślę, że koleżanki by miały po takich długich negocjacjach, tak długim czasie strajku, pretensje do nas, że ustąpiłyśmy i możliwe, żeby było tak jak zwykle. Protestujące siostry odwiedził dziś minister zdrowia. W resorcie z kolei pojawiła się wieczorem dyrektor centrum. Możliwe, że rozmowy zostaną wznowione dopiero jutro rano. Premier Beata Szydło przez telefon rozmawiała wieczorem z wiceszefem Komisji Europejskiej Francem Timmermansem o stanie prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Rzecznik rządu krótko skwitował, że dzisiejsza rozmowa była dobra i merytoryczna. A Komisja Europejska już jutro zdecyduje o ewentualnych dalszych krokach wobec Polski. Potwierdziła to rzeczniczka Komisji Mina Andrejewa. Informacje na temat stanu obecnych rozmów z polskim rządem na posiedzeniu unijnych komisarzy ma przedstawić właśnie Frans Timmermans. Jak informuje rzeczniczka komisji, te rozmowy wciąż trwają. Dialog trwa, rozmowy prowadzone są codziennie, w tym na najwyższym szczeblu politycznym, także dzisiaj. Wiceprzewodniczący Timmermans poinformuje jutro komisarzy o rezultatach tych rozmów i na tej podstawie będą oni rozmawiać o potencjalnych dalszych krokach. Komisja Europejska od stycznia prowadzi wobec Polski procedurę kontroli praworządności związaną z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Następnym krokiem w ramach tej procedury może być wydanie opinii w tej sprawie. Komisja ma już jej projekt. Słuchasz informacji TOK FM. Rząd Danii ogłosił projekt ustawy przewidujący, że zagraniczni kaznodzieje szerzący nienawiść będą mieli zakaz pobytu w tym kraju, a w przypadku obywateli państw unijnych zostaną objęci ścisłym nadzorem, podaje AFP, zauważając, że działanie to jest wymierzone w radykalnych imamów. To odpowiedź władz w Kopenhadze, m.in. na serial dokumentalny pokazany w marcu przez duńską telewizję, w którym ujawniono, że imamowie w 8 meczetach w Danii nakłaniają muzułmanów do nielegalnych praktyk, takich jak kamienowanie kobiet, kary cielesne czy bigamia. A tak zwane państwo islamskie wezwało właśnie muzułmanów do niszczenia anten i odbiorników telewizji satelitarnej, aby wrogie stacje nie niszczyły ich wierzeń i nie kalały ich etyki. Agencja Reutera zwraca uwagę, że dżihadyści ogłosili to wezwanie w czasie, kiedy na ich bastiony, czyli na Rakkę i iracką Faludżę, prowadzone są bardzo intensywne działania militarne. W Grecji i Czechach policja zatrzymała 19 osób podejrzanych o produkcję na dużą skalę fałszywych dokumentów tożsamości i wiz dla imigrantów usiłujących dostać się do Europy, podał Europol. Dokumenty fałszerze sprzedawali za cenę od 100 do 3 tysięcy euro. Fałszywe wizy Schengen, dowody osobiste, prawa jazdy, prawa pobytu, a także paszporty znajdowały kupców w różnych krajach Unii Europejskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji. Grecka policja podała, że ta sama organizacja przestępcza oferowała odpłatnie przemyt ludzi przez granice. I na tym kończymy. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o północy. Zapraszamy. Pogoda. W nocy w centrum i na północy będzie grzmiało i popada. W środę najspokojniej w pogodzie będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tylko w tych regionach przez cały dzień słonecznie. Na termometrach 24 stopnie w Poznaniu, w Białymstoku, 25 w Łodzi, Warszawie i Katowicach, do 26 w Krakowie, we Wrocławiu oraz Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Szukasz informacji na temat dotacji? Wejdź na www.funduszyeuropejskiego.pl lub przyjdź do punktu informacyjnego po bezpłatne informacje. Droga do nich jest teraz jeszcze łatwiejsza. Na stronie internetowej dowiesz się, jak zacząć korzystać z funduszy oraz kiedy i jak możesz złożyć wniosek o dotację. Znajdziesz również adresy najbliższych punktów informacyjnych w Twojej okolicy. Ruszaj prosto do funduszy. Taki debil jeden szedł i tak się patrzył, tak, ale to widać, zafascynowany, ale to widać, że szpanuje, tak, że czasem te kopyta włoży i tak, a głupie, albo na przykład mają te pufy,
I tak się dziaduwa rzuci w te puf, jakby ważyła 2 tony. I to kilka takich było dzisiaj opcji. Tak, bez wyczucia. Tak, bez wyczucia, ale to przecież człowiek też ma organa w sobie i też chyba powinien uważać. Przecież na tak zwanej przecież krewce w jamie brzusznej. A nie jak taka krowa ze wsi. Siatka. I to można sobie naruszyć, na przykład można dzięki temu sobie zafundować ruchomą nerkę, a to jest boletne, nieprzyjemne. No, ludzie mają różne spostrzeżenia. Ja to w Anglo-Ameryce Białystok miałam taką Alicję Sochę. Ja myślę, że ona może jeszcze żyć, bo jej matka miała żołnierza w Anglii, to miała dużą rentę i jak ona żyła, to ona mi codziennie zapraszała. Mówi, czy ja jadę do Warszawy? Ja mówię, no jadę, wybieram się, a ona mówi, to proszę nie jechać, bo ona obiad dobry robi. No i więc ona się szykuje. I zawsze tam wygaduje takie rzeczy, że ona mogłaby mieć te studia, ale ona i tak była urzędniczką w EWK-u, urzędniczką, ale mówi, jak się patrzy na te studia i na te babki, takie aż tak strasznie zaradne, to jej się wymiotować chce, bo to życie to według niej nie ma sensu najmniejszego. I po prostu, jak ten przykład daje, jak w telewizji pokazują, jak w Afryce biegnie, te kozy biegną, bydło, przez wodę. I ja mówię, no i po co ty lecisz? No gdzie to leci? No po co? I że to Bóg stworzył takie coś i to leci rozpędzone jak głupie i ja mam się na to patrzeć. I ona to tak opowiadała, taki dramat z tego robiła, że z tego wychodził kabaret. Ja mówię, słuchaj Alicja, normalnie ty się nadajesz do kabaretu. Ciebie... Ona nawet chyba tej świadomości nie miała, zdaje mi się. I po prostu, wiesz, no dać ciebie kurczę do tego kabaretu, to normalnie sukces. Pierwsza, bo ty tak to mówisz z takim przekonaniem, z taką zawiętością. I przekonana jesteś sama co do tego mówić, no to chyba lepiej być nie może, bo no tu w Warszawie to co jeden to kłamie i tak pletą, nie wiadomo po co. Zawdzięczyć się w autobusie był facet, tak choć komuś nie chciał. No jak się spotyka, no to jeden do drugiego kłamie przecież, no. Albo mówi, och, ja pana darzę wielkim szacunkiem. A to on łaskę robi, że kogo innego miałby nie darzyć szacunkiem. Takie te powiedzenia nieszczere. To mało kto tak mówi. No, ale mówią w radiu, w telewizji, że darzę pana wielkim szacunkiem za to, że i mówi. Ale po co to gadać w ten sposób? To jakieś takie strasznie sztuczne jest. A ja ten nie lubię, bo ja od razu widzę takie nieszczere podejście i granie, nienaturalne w każdym bądź razie, także nie lubię takich rzeczy. No i ta Alicja Socha mówi, żadnego Boga nie wierzę, mówi, chciałabym tu prędzej skonać, wykończyć się, bo to życie moje, moje jakiekolwiek życie nie ma sensu, dlatego też ona bardzo dziękowała, że ona mogła zrozumieć dużo z tej Biblii, ale mówi, jak się patrzy na to bydło, jak w Afryce pędzi, mówi, to wszystko nie ma sensu. No nie ma. Gdzie to tak leci? Po co ty do to lecisz? Leci, żeby nie być zjedzonym przez krokodyla chociażby. No, jak krokodyl chwyci jakieś, co mu się uda, to inne uciekają, wcale nie ratują. Uciekają. I kto tam kogo pamięta? Która córka, która matka, czy matka pamięta w ogóle, czy wie, że jej dziecko zostało pożarte przez krokodyla? Już nie mówiąc, że krokodyl to nie jednego człowieka tam pożarł, wiesz. Ale ta Alicja Socha, ona była taka śmieszna. No ale tam ta Danka Wiśniewska w bloku, ta Collins nasza, co mieszkała, to ona mówi, ale ty masz te zainteresowane, mówi. Ale zainteresowana obiad ugotuje, podwieczorek przy mikrofonie, wszystko jest, mówi, to tylko takie zainteresowane, żeby były. Ja mówię, jak ona sama chce. Jakie to przyjemność sprawia. Sprawia i to przyjemność. To na siłę, no ale tak. Całkiem naturalnie. A potem na kolanach wpada do pokoju ta jej matka i do mnie, żeby jej nie zabijać. Ja mówię, kogo? Ja mówię, niech on... Polacowało. Ja mówię, niech ona żyje, ta Alicja, niech ona żyje, ta twoja córka.
A ty nie umieraj, kochana Leokadio, prababciu. No i ona siedziała w tych spodniach, już tak śmierdziała, ta jej wcale nie myła. I ta coś tam mamrotała, potem tak się cieszyła, że Słowo Boże i do tej staruszki tej dotarło. Mówi, Boże, jak dla niej to jest, jakie to jest zbawienne. Przecież ona siedzi cały dzień sama a raz ją uderzyła, tę matkę, jak przypierdzieliła jej. Ja mówię, Alicja, uspokój się, już tak ją zdenerwowała, wiesz tam, no. A to tak bywa w rodzinie przecież, no. Miała jakąś tam ciotkę, gdzieś tam biegała, coś tego, ale widzisz, potrafiła i te wigilie szykowała. Ja mówię, słuchaj, Alicja, to żadnej wigilii nie obchodzę, coś ty chora jesteś. Ja wiem, ale będą śledzie, będzie to, będzie tamto. No i tak parę razy. I ona tak gościła, tak trzymała, że naprawdę mi się nigdzie nie chciało tam jeździć ze względu na te wspaniałe obiady czwartkowe. To znaczy codzienne, bo to codziennie. Ona potem za 3 godziny robiła kurację. I ta kuracja była z jajeczek. 3-4 jajeczka na szczypiorku zrobiła, także u niej tak codziennie. To ja mówię, słuchaj, Alicja, daj spokój. Potem po sąsiedzku mieszkała taka Grygoruk. Grygoruk, czy jak, taka ruska jacaryca. I ona jakś miała te utołoże na cały pokój i w takie czerwone te suknie. I ta Marysia mówi tak, słuchaj, jeżedniewna tu ka mnie zachodzi, kawa budzić, ciasto i budzimy hawaryć. I potem pójdą w cerkow i nikada nikogo tam nie słuszajś to. To ta plocho budzi go. I ona tak, wiesz, tak pół po polsku, pół po rusku. I tak to było wszystko śmiesznie. To pewnie ona już umarła. Ale jak ona tu była w Warszawie na wycieczce, to myśmy się z nią ucałowały w autokarze. I ona mówi, zobacz, i wszystkie te baby się gapią, a my się ucałujmy. I ona pewnie już też umarła. Bo ta Wala umarła, to i ta pewnie też, bo ta jak miała z 82 lata, to 15 lat, co ile będzie żyła? Caryca taka, caryca. I ona mówi, słuchaj, był taka baciuszka, taki pop był. Mówi, tak się tego Zola ta nacapał i potem jak przyszło jemu umierać i nie miał komu eto dać, no to oddał na cerkiew. No właśnie, po co mu to było? No. I, no, ale to bardzo dobrze zrobił, mówi, bardzo dobrze zrobił. Oddał wszystko na cerkiew. Widzisz? No i taka ta Marysia mówi, ja też jestem sprawiedliwa, żebym tu nie miała wnuka, wnuczki, ja też bym to wszystko oddała na cerkiew, ale że ja tu nic nie mam, czy ja tu mam te garaty. I ten drugi pokoik miała ta caryca na ścianie, takie dziecięce malunki, takie laleczki, takie bajkowe. No, także ta Marysia taka fajna była i tego. No, wspaniała babka, wspaniała. No, i ona no tak ładnie wyglądała, bo tak ubierała się czerwono na różowo. Na różowo i tak bogato, tak bardzo bogato wyglądała ta Marysia. Wspaniała, to caryca. Także ta, i codziennie do tej cerkwi ona miała niewygodnie, bo to tak albo iść na skróty, a to daleko, albo do tego autobusu, to też daleko, bo to w jedną stronę, potem w drugą. No i tego, ale ona zawsze musiała być na 17, zmieniają na 18 i rano niekoniecznie, ale na 17 koniecznie codziennie. Także tam tak te prawosławne, że one, no ja to pamiętam, kiedyś tak mi się zachodziło do tej cerkwi, to ten niski głos, to światełko, takie coś, takie pozytywne w sumie. Chociaż diabelskie, ale pozytywne. No to więc jak Sawa przyjechał, to ja mówię do tego jego takiego służebnego, co go tam oprowadzał. Ja mówię, proszę pana, ja tu w ogóle to chcę już na ten chór iść śpiewać. A on mówi, tak, proszę bardzo, w niedzielę za 20 tam, czy za ile, 10, jak najwcześniej, bo to jak pierwszy raz, to że jak będzie ten dyrygent, to tak sam na sam, żeby z tym dyrygentem porozmawiać. I on mówi, a proszę bardzo. I tak mi się tam zostało. Jak one zaczęły tam szczekać.
Ja mówię, Boże, nigdy w życiu człowiek tego nie pojmie, człowiek w to nie wejdzie, bo to tak, Gospodzie, że coraz szybciej, to wolniej, to słowa, to starocerkiewnosłowiańskie. Ale parę razy i człowiek zaczął tam, jak wejdziesz między wrony, to masz krakać jak i one. No i były nuty, i były słowa, to jeszcze człowiek, jak się uczył tych języków, no to przecież miał orientację, bo gdyby tutaj była taka Ela w Kerfurku na Wileńskim, mówi, chodź mnie podłucz tutaj troszeczkę tego, Gospodzi pomiłuj. Ja mówię, słuchaj, to są proste słowa, co ja cię będę tutaj uczył, jak jesteś ciemna, to ty nie idź. No i po jakimś czasie ten dyrygent Bołtruczuk, taki młody, taki, chyba jeszcze prowadzi ten Magdalenie, mówi, proszę pani, nic pani nie wnosi. Nie ma pani głosu i ciemna jak ta. Ja chodziła od altów do sopranów. No to ja ją tam naraiłam na chór, ale ona śpiewała w surmie tutaj, tym wojskowym takim. I ona mnie ciągnęła. Ja mówię, słuchaj, daj spokój. Ale one ładnie się tam w tej surmie prezentowały, bo te peruki miały, te włosy miały, odstawione były. Jako babki, tam co któraś to śpiewała, a one niektóre robiły dobre wrażenie. I z surmy, no ale powiedział, że ona nic nie wnosi. A ja tam tej Magdalenie po prostu już nie chciałam w ogóle śpiewać, a jak mnie naraił i płacił na woli, tutaj jeszcze to ja mówię, ja tam będę śpiewać. I tam pośpiewałam, też skończyłam troszeczkę z tym Panem Bogiem, przynajmniej jest jakieś uduchowienie, ale wiem, no, że w cerkwi to przynajmniej ludzie są jacyś tacy bardziej zaangażowani są, że dziwnie może się czują w tej Warszawie, bo Warszawa jest w ogóle moherowa i czasem są mili, czasem są niemili, muszą grać na dwa fronty. Natomiast w Anglo-Ameryce, Białystok, to ci prawosławni to na 100% są tacy bardzo, bardzo dobrzy ludzie, gościnni, mili. A tutaj to takie na dwie fajerki. No, tak jak mówię, że jest linia żydowsko-katolicka. No to oni też tak troszeczkę tacy są, troszeczkę jakby do kościoła. Ja mówię, do kościoła to nie chodź, i oni nie chodzą do kościoła już.